Ten sezon dla mnie osobiście jest bardzo wyjątkowy, bo to jest taki ostatni sezon w tej roli, w której jestem, czyli w roli dyrektora teatru. Dużo emocji towarzyszy naszemu dzisiejszemu spotkaniu, więc jest to nie tylko zaproszenie do nowego sezonu artystycznego, który będzie tutaj miał miejsce, ale również też zwrócenie uwagi na wyjątkowość chwili. Trudno sobie nawet wyobrazić teatr bez pana dyrektora. Zdecydowaliśmy wspólnie, rozmawiając o tym, jak możemy kontynuować naszą współpracę. Teatr nie byłby taki, jaki jest w tej chwili, gdyby nie pan dyrektor. I myślę, że gdyby udało nam się, bo w takim kierunku chcieli byśmy pójść, żeby pan dyrektor cały czas był związany z teatrem jako szef artystyczny, bądź jeszcze w jakiejś innej roli, w której będzie się widział jako osoba, w której będzie się spełniał w kreowaniu, tworzeniu nie tylko zespołu aktorów, ale również tworzeniu spektakli, które będą miały premierę, a jednocześnie odciążylibyśmy pana dyrektora od tej roli związanej z finansami. Jest to taka, myślę, taka droga, którą chcielibyśmy pójść. Teatr to ludzie, którzy go tworzą. Nie jestem tu sam, jest ze mną prawie 60 osób i dzięki nim ten teatr tak działa, jak działa i tworzy tak piękne spektakle. Przygotowaliśmy ten sezon dość starannie. Tak, jak nie ma dwóch takich samych spektakli, tak nie ma dwóch takich samych sezonów. U nas też sezon artystyczny warunkuje festiwal, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Ten rok nie jest rokiem festiwalowym, tak, co nie znaczy, że nie zaczną się do niego przygotowania. Ale w zeszłym sezonie zagraliśmy 317 spektakli. Odwiedziło nas ponad 40 tysięcy widzów, więc to jest bardzo imponująca liczba. Mamy nadzieję, że ją przekroczymy tym razem. W zeszłym sezonie mieliśmy 4 premiery, teraz już szykujemy 5, także jest tendencja zwyżkowa. Teraz też ten sezon to trochę inny skład zespołu aktorskiego. Pożegnał się z nami Jakub Kowalczyk, uwielbiany przez opolską publiczność aktor. Zdecydował się rozwijać swoją karierę w innym mieście, chociaż tutaj uspokajam fanów Kuby, że będą jeszcze nadal spektakle, które są tylko jego i go w tych spektaklach zobaczymy. Natomiast witamy w naszym zespole Klaudię Kręcisz i Jakuba Mieszałę. Jakuba Mieszałę troszkę nasza publiczność już zna, ponieważ było bodajże 5 spektakli, w których grał gościnnie, no a teraz już etatowo. No to powiedzmy teraz, od czego się zacznie i czym się sezon zakończy, bo te już wiemy o tych najbliższych premierach już wiele, no ale jeszcze w trakcie sezonu czeka nas, tak jak pani powiedziała, sporo niespodzianek. Tak, rozpoczynamy premierą we wrześniu opowieści Piaskiem pisane. Jeżeli ktoś z państwa pamięta spektakl prastare opowieści, które reżyserowała Honorata Mierzejewska-Mikosza, to jest tak jakby druga część tych historii biblijnych. Gramy również Hamleta. Jakby ktoś miał wątpliwości, że w Teatrze Lalki i Aktora można się zabrać za poważną, dużą literaturę i zrobić Hamleta w lalkach, to można. Ja Hamlet reżyseruje Anna Wieczorek, nasza aktorka. I to są te premiery wrześniowe. Kolejna w lutym będzie to monodram Karoliny Gorzkowskiej, Każdego dnia jest mi żal. I będą również Dzieci z Bullerbyn i Śluby panieńskie. A to wszystko już w kolejnym roku, w lutym i w marcu. A czym zakończymy sezon? No na pewno w okolicach czerwca, Dnia Dziecka, Dzień Otwarty jest już pozycją obowiązkową i myślę, że to będzie ten stały punkt czerwcowy. Na koniec oczywiście krótko o tym, co dodatkowo, bo wiele oczywiście tych atrakcji odbywa się poza głównymi premierami, prawda? Teatr to jest także zespół, który też wyjeżdża i poza Opole ze swoimi spektaklami. Oczywiście, że tak, i dwa takie festiwale już odbędą się w październiku. Wyjeżdżamy do Bańskiej Bystrzycy na festiwal ze spektaklem Brzechwatorium, który reżyseruje Marian Pecko, Słowak, i tutaj wszystko staje się jasne. Ale wyjeżdżamy również ze spektaklem Ja Goryl, Ty Człowiek na Międzynarodowy Festiwal do Bielska Białej. A poza tym, no to oczywiście w teatrze mnóstwo działań edukacyjnych, warsztaty, lekcje teatralne, warsztaty towarzyszące konkretnym spektaklom. Także wznawiamy tutaj współpracę z miejskim ośrodkiem.
ośrodkiem doskonalenia nauczycieli, gdzie pedagodzy tego ośrodka prowadzili warsztaty towarzyszące spektaklowi Niekończąca się historia, bo to bardzo poważne i ważne tematy. I żeby tak nie zostawiać tych młodych ludzi, młodzieży bez dopowiedzenia i bez kontekstów, takie właśnie warsztaty będą się odbywały.